Gmina Brzozów oprócz realizowania zadań inwestycyjnych przeznacza również środki na zakup nieruchomości. Takiej właśnie transakcji dokonano przy ulicy Armii Krajowej w Brzozowie. Na około 30-arowej działce znajduje się obecnie niszczejący budynek. W planach jest budowa parkingu. Gmina to nie tylko budowa chodników, dróg, to też zakupy. I tutaj właśnie chciałbym poinformować, że ten budynek za moimi plecami został nabyty na rzecz gminy. Jest tutaj bardzo duża działka z tyłu, bo blisko 30-arowa. Nie ukrywam, że będziemy chcieli tam w najbliższej perspektywie przygotować jakąś koncepcję parkingu, może parkingu wielopoziomowego. Mamy, szanowni państwo, tutaj też w niedalekiej odległości Park Jordanowski, w którym powstaje amfiteatr, więc musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i żeby ten amfiteatr był funkcjonalny, musimy, że tak powiem, zapewnić również miejsca parkingowe. Akurat ta lokalizacja na Armii Krajowej jest lokalizacją bardzo dobrą, ponieważ stąd również do Urzędu Miejskiego w Brzozowie jest bardzo krótki odcinek, niespełna 200 metrów, więc na pewno się to przyda. Dodam tylko, że koszt tego zakupu to 310 tysięcy złotych.